Magdalena Świeżowska, nauczyciel przedszkola dla dzieci z autyzmem w Poznaniu, Stowarzyszenie Aperio. Każde z naszych dzieci odbywających terapię w przedszkolu ma swój własny indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten jest bardzo szczegółowy, zawiera wszystkie uczone, zaplanowane umiejętności, rozpisane na bardzo małe kroki. Do każdego takiego programu dołączony jest wykres postępów dziecka. Na tym wykresie widzimy dokładnie, czy program zmierza w dobrym kierunku, czy te dane, które nauczyciel zbiera co tydzień, wskazują na to, że umiejętność przyrasta, że jest na coraz wyższym poziomie, czy też jest inaczej i w razie czego trzeba zmienić sposób uczenia. W terapii behawioralnej analiza takiej dokumentacji jest bardzo ważna. Każdy nauczyciel odpowiedzialny za swoje dziecko tej analizy dokonuje i w miarę potrzeb wprowadza nowe programy, wycofuje te, które zakończyły się sukcesem lub modyfikuje te, które są. Dla dzieci, które rozpoczynają terapię, często dużym problemem jest nie sam brak umiejętności, ale motywacja do podjęcia współpracy z drugą osobą. I naszym zadaniem jako terapeutów jest stworzenie tego systemu, dobranie go tak, aby dziecko chciało z nami współpracować i chciało uczyć się nowych rzeczy. Aby tę motywację u dzieci w dobry sposób ukształtować, często zaczynamy od aktywności, które przez dzieci są spontanicznie podejmowane, o których wiemy, że leżą w kręgu zainteresowania naszych dzieci. Uczymy takich umiejętności, które na co dzień będą mogły być wykorzystane, ale które też sprawią, że dziecko chętnie będzie angażowało się w rzeczy, które lubi trochę mniej.